tylko po weekendzie. Mamy poniedziałek, 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Także najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet. Dużo zdrówka. A my bierzemy się do pracy. Lecimy dzisiaj z 3-metrowym mandamem z PCHD uprawiać pod groch. Stwierdziłem, że nie będę orał. Te pola były na zimę stależowane. Robimy uprawę bezorkową. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to po tej uprawie polecimy sobie tym 6-metrowym agregatem Uni Maxem. A jeśli nie, to od razu bezpośrednio będziemy siać. Siew planuję około 20 marca, ale to sytuacja pokaże, czas pokaże, jak to będzie. O, zobaczcie. Nienawidzę czegoś takiego, gdzie plastiki przecież zabierają. Patrzcie, ktoś przyjechał, butelki plastikowe wyrzucił. A to wszystko później fruwa, zobaczcie, butelki mamy na polach. Ale dobra, my dzisiaj nie o tym. Zobaczymy, jak to będzie nam się uprawiać, jak to będzie wyglądać. Głębokość, jaką planuję, to jest 25 cm. Tak jak widzieliście w poprzednim filmie, po co u nas ryć głębiej? Warstwę orną mamy, jaką mamy. Pod spodem mamy lotny piach. I dobra, idziemy coś troszeczkę poopowiadać po tym, o tym agregacie. Tak jak widać, zakupiony też był u Korbanka. Spec HD, 3-metrowy, 3-belkowy. Dłuta mamy założone AgriCarbu, które już dosyć sporo hektarów zrobiły. Mam zamówiony drugi komplet, ale to chyba tak naprawdę, ja nie wiem, kiedy go założę, bo tutaj ślady zużycia są, no jakieś tam są na pewno. Agregat oczywiście był przyprowadzony na oryginalnych dłutach, które po około 50 hektarów nimi zrobiłem. No i tam już było widać, że jeszcze bym pojechał z 20 i może ich nie byłoby całkowicie. A tutaj zobaczcie, góra i dół AgriCarbu. Fajne, fajne to są te dłuta. Powiem wam, że próbowałem te dłuta z AgriCarbu, jeśli chodzi o pług, ale nie sprawdziło mi się to, a pokażę wam dlaczego, jak znajdę te stare dłuta. Dlatego, że spód, od spodu te dłuta się wycierały, a tam nie ma tego węglika tak zwanego. No i zaczęło mi to drzeć normalnie lemierz i korpus. No, by musiał być jeszcze lemierz z AgriCarbu, to może jakoś by to wytrwało, ale mi się to nie podobało. Na pługu dla mnie to nie jest sprawdzone, mi się to nie podoba. Rozkładamy boczne talerze. Ja mam jeszcze wersję tego agregatu w malowaniu niebieskim, tak jak widać. I w moim agregacie, kurczę, jakieś sznurki się naplątały, w moim agregacie to rozkładanie wygląda w ten sposób, tych bocznych talerzy. No, nie jest to jakieś mocno złe, jakoś to funkcjonuje, ale w nowszych wersjach jest profil w profil i wysuwane jest. I ta regulacja jest lepsza, bo możemy sobie to regulować, a tu mamy tylko jeden punkt. Tak jak rozłożymy ten talerz, już nie możemy go sobie przesunąć w lewo albo w prawo. Czasami zostaje jakaś góreczka i wtedy ewentualnie możemy góra-dół regulować na tych otworach. Ale już nie mamy regulacji bocznej. W tych nowszych wersjach już jest troszeczkę inaczej. Kawał maszyny, kurczę, tak się nie wydaje. Wał mam podwójny, tandemowy. Już mówiłem to na pewno wcześniej w tych filmikach. Ja wziąłem ten wał z tego względu, że mam słabe ziemie. I na słabych ziemiach, jak jest pojedynczy wał, to wiozę kupę ziemi przed tym wałem. I ciągnik ma jeszcze większy opór. A po co? Podwójny. Jeszcze jest jedna rzecz, dlaczego podwójny tandemowy. Pryzmy po burakach cukrowych. Jadę z tym wałem i ani razu mi się ten agregat nie zapcha. A tak zatrzymuje się na wale. To wszystko.
Czasami dużo jest tych resztek z buraków na tych pryzmach. Ja jeżdżę 3 razy te pryzmy i po prostu sieję od razu. Nie trzeba nigdzie tego wywozić ani kombinować. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie nam ten traktor to ciągnął. Zaczynamy. Pierwszy przejazd testowy, jak zwykle. Mam nadzieję, że bezorkowo będzie dobrze z tym grochem. Fajnie by było to przyorać, no bo jednak ta gorczyca była dosyć wysoka. I teraz nie wiem, czy będziemy dalej to uprawiać, czy nie wrócę się po puch. Będzie nam się ciągać za siewnikiem. Ale mam na to rozwiązanie. Odkręcimy te środkowe pazurki w tym agregacie, bo mam 3 rzędy tego kultywatora w tym Kongskilde i będzie szło. Będzie dobrze. Zostaje dużo tych resztek. Średnio mi się to podoba. Ale groch raczej do 8 cm, jak ustawię na rydlicach i wejdzie, to wschody powinny być ok, bo wiadomo, jak przyjdzie sucho, a my płytko go wsiejemy, jeszcze w takiej słomie. O, słyszycie to? Mamy tych kamyczków tutaj. A mi bezorkowo na pewno będzie łatwiej, bo nie będzie tyle kamieni trzeba tu zbierać. Jak pojadę pługiem, to znowu nawyciągam tych cwaniaków od cholery. Co, jak chłopaki, kurczę, pozbierają pod buraki te kamienie, to wbiją się tutaj na te pole. O, tu też mamy takie góreczki trochę. Zaraz napiszą w komentarzach, że góry nie widziałeś. Widziałem, widziałem. Z tym, że nie mamy takich pól. Bardzo mało u nas jest. Mamy lekkie wzniesienia gdzieś. O, tak jak tutaj. Dobra, kurde. Robimy bezorkowo i się nie szczypiemy. Nie będziemy tego orać. No, słyszycie to? Na tych polach co roku zbieramy kamienie 3 razy. Po talerzówce. Po orce, jeśli jest, jak nie, to po bezorce, no i po siewie jeszcze musimy pozbierać. 3 razy do roku. A niektóre pola już tutaj mamy w swoim posiadaniu, bo to są akurat dzierżawy, około 20 lat. I co roku 3 razy do roku jest zbierane. I dalej są. I co wy o tym myślicie? A jakbyśmy nie zbierali, co by było? Mega kumulacja. Jackpoint. Euro jackpoint. Tutaj mamy glinę na samej górce. Nie mamy dużo tej gliny, ale zawsze na jakimś polu gdzieś tam bywa. Tu mamy akurat górkę bardzo gliniastą. No i tutaj ciągnik potrafi nam zwolnić z 9,5 na godzinę do 7 na godzinę. No bo raz, że górka, drugi raz, że glina. No, nawet 6,5 teraz. No ale co, trzeba to jakoś uprawić. Najgorzej, jak ta glina zaschnie po siebie, to się robi skorupa i nie chce wchodzić. No ci, co mają glinę, to wiedzą, o co chodzi. Jak wzejdzie na glinie, no to tam wtedy jest pięknie. Najgorzej, jak nie chce po tej glinie powschodzić.
Ogólnie mamy traktor ustawiony na 1800 do 1850 obrotów. Ustawiony mamy na 25 cm na głębokość, ale ja myślę, że pracuje między 20 a 25, nie więcej. Na prostej rozwija prędkość do 9, do 10 nawet km na godzinę, 9,5. Nie ustawiam go inaczej, bo po burakach jeździłem 10, 10,5 na godzinę przy tych samych ustawieniach, ale po burakach miałem więcej pól takich prostych, bez górek, bez góreczek. No i oczywiście po burakach też nie było tego materiału tyle do przerobienia, bo tutaj mamy jednak te resztki po tej gorczycy i po tym grochu, to trochę tej masy jest. Zawsze to jakiś większy opór się robi na tej maszynie niż po takim gołym polu, nie? O, zobaczcie. Nie będę teraz tego otwierał, ale nie klapie mi już teraz. Nowy ciągnik, patrzcie, na taśmę, jak Jarek Ogarek. Ten patent Jarka Ogarka mi się podoba. To kurczę, wszystko działa na tej taśmie izolacyjnej. Tu jakieś sprężynki kombinują, nie wiadomo co. Taśma się zużyje. O, mamy je jeszcze troszeczkę. Co za problem, pyki jest. A tak sprężynki za 100 zł. A taśma, nie wiem, 5 zł kosztowała, może nie, nie wiem. Jakoś tak. A jeśli chodzi o takie pola górzyste i gliniaste, to ja mam dwa takie pola, gdzie mam takie górki z gliną. No to powiem wam szczerze, jakbym miał wszystkie takie pola, to ten traktor z tą maszyną jest za mały. Aktualnie ma 195 koni. Troszeczkę mu tam dołożyliśmy. No i co? Na prostych odcinkach fajnie idzie, nie? Ale jak zaczyna się górka, a jeszcze glina na dodatek, ja powiem szczerze, do takiej maszyny na dobrą zwięzłą ziemię to 250 koni musi być traktor. I zobaczymy, ile te agrikarby nam wytrzymają. Jak na razie na tych agrikarbach, to niech policzę, ile ja tam zrobiłem hektarów. Tak, bo w pierwszym roku po burakach, w drugim roku po burakach, pod rzepak, znaczy inaczej, po rzepaku, pod jęczmień, no z 200 hektarów już przejechałem tą maszyną. No i wam powiem, że pod tą górkę on ma po prostu ciężko. Nie wiem, czy nie zmienię taktyki, nie będę troszeczkę inaczej jeździł, żeby tutaj mi wychodziło z górki, a nie pod górkę. Bo glina i ściąga mnie tu na bok. O, zobaczcie, normalnie driftem jadę teraz. I przy okazji tej uprawy i takiego ładnego słoneczka, które nam dzisiaj świeci, to muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o ten dzień, o ten rok, w porównaniu do poprzednich, nie kurzy się. Ostatnie lata, kurde, no chciałem coś powiedzieć, ale nie będę tymi kamieniami się przekrzykiwał, nie? Oprócz tego, że tutaj była wysoka gorczyca i ten groch na poplon, no to to żyto było, no i została ta słoma jeszcze po sieczkarni. I nie wiem, czy ja dobrze robię, że to robię bezorkowo. Tak mi się te uprawy bezorkowe czasami nie podobają. Ale no co? Trzeba próbować, trzeba próbować. Moglibyśmy jeździć prawie 11 na godzinę. I też daje radę. Tak to wygląda, ta uprawa. Jeszcze z głębszych warstw wyciągam trochę tej słomy tym agregatem. I ona niestety zostaje na wierzchu. Ale to już jest takie pokruszone, rozłożone. Zima zrobiła swoje. Także ja sobie tylko środkowe te zęby kultywatora w
tym agregacie Kongskildę wyciągnę, bo wtedy będzie mi się to zawieszać, kurczę, jak będę siał. I prawdopodobnie nic nie będziemy robić, bo kurczę, kombinacje, talerzówka, agregat. Nie. Normalnie uprawiamy, jedziemy siać tam. Tak wygląda zestawik. Co bym chciał jeszcze powiedzieć o tym wale? Tak jak mówiłem, on mi pasuje, bo w szczególności chciałem robić pryzmy po burakach i uprawiać po rzepaku pod jęczmień. Mi to pasuje. Dlaczego? Dlatego, że mi się ten wał nie zapycha, ale no jest minus tego wału, bo tak jak wspomniałem, podwójny, czyli jeden w jeden sobie tutaj ładnie wchodzi. On nie zagęszcza tak jak pojedynczy, bo pojedynczy to mamy tutaj jeszcze pierścień, tak? I tu mamy jeszcze pierścień i wtedy ciągniemy tą ziemię przed wałem, ale dzięki temu, że tą ziemię przed wałem ciągniemy, ta ziemia nam się ładnie rozkłada i lepiej zagęszczona jest, a nawet wtedy po takim wale pojedynczym mniej na wierzchu widać tych resztek pożniwnych. W uprawie po burakach podwójny wał jest idealny, bo fajnie, lekko idzie ta maszyna, nie wieziemy tego piachu przed tym wałem, także ciągnik ma lżej, a i tak od razu idzie siewnik, także ta ziemia nie musi być aż tak ubita, zagęszczona. A zresztą to już jest też jesień zawsze, także tej wilgoci tak szybko nie tracimy. Każdy wał ma swoje wady i zalety. Ja wybrałem taki i mi taki pasuje, ale widzę jego minusy po prostu. Każdy orze jak może, pamiętajcie. Jak widać na każdym filmie, chłop śpi, a jemu rośnie. I tak, kurczę, jeździmy sobie pomalutku. Udało już się dosyć sporo zrobić. Mamy godzinę, co prawda, no już 12:37 dokładnie. I ja tak naprawdę czekam na telefon od kierowcy, który ma dzisiaj nam dostarczyć RSM. Wczoraj dzwonił, mówił, że będzie w granicach 14:15, ale wiadomo, na trasie może to się jeszcze dużo zmienić, może będzie o 16, może o 17, a może będzie o 13, a raczej o 13 nie, bo nie dzwonił jeszcze. Także czekamy na telefon. Jak tylko zadzwoni, to lecimy obsłużyć pana. O, tutaj troszeczkę mokro. No. I czy my tam dojedziemy za chwilkę dalej, bo trochę ta maszyna waży. Jakoś przejedziemy. Leci samolot na lotnisko do Goleniowa. Widać to? Nie wiem, czy to widać. O! Kurde, po moim niebie lata, no. Tu mamy takie pole z tymi kamieniami. No ja to nazywam walkę z wiatrakami. Co by na to? Jak my możemy porównać taką samą maszynę, która by pracowała na polu bez kamieni i nawet zrobiłaby dwa razy więcej hektarów, będzie w lepszym stanie niż ta na kamienia. To na pewno. Dlatego wiecie, przebieg do przebiegu nierówny. Jak ktoś mówi, że mój traktor zrobił tam 5000 godzin przez 20 lat, no to zrobił bardzo mało. Ale jak u kogoś zrobił przez 3-4 lata 5000 godzin,
To jest inna inszość. Czyli ta maszyna nie stygła. A tutaj, gdzie co roku nam wypala zawsze słońce, jakoś na tą chwilę nawet ta ziemia wygląda. Pokażę wam później, jak groch będzie tu zdychał. Tutaj mamy tak zwany żwir. Jak jest ziemia wilgotna, to to w miarę wygląda. Ale jak grzeje w maju i nie pada, to mamy tutaj normalnie mapę świata na tym polu. Ale z tej strony już mamy glinkę. Także bardzo zróżnicowane te kawałki mamy. Tu lepiej, tam gorzej. Każdy orze jak może. No i dobra, fajnie. Uprawiliśmy, ja myślę, że około 7 hektarów. Bo ten kawałek mamy ciut ponad 8 hektarów. Myślę, że około 7 je mamy zrobione. No i wybija nam pomalutku godzina obiadowa. Chłopaki też zjeżdżają. Nie mamy daleko do domu. To zjedziemy sobie na obiad. Co prawda kierowca jeszcze nie dzwonił z tym RSM-em, że jedzie, ale wczoraj mówił, że będzie około godziny między 14 a 16, coś takiego, ale no mówię, no na trasie może różnie się zdarzyć, dlatego powiedział, że będzie dzwonił, jak będzie już w okolicy dojeżdżał. Na razie nie dzwonił, ale jedziemy spokojnie sobie, zjemy. Prawdopodobnie nadjedzie. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to trudno. Będziemy czekać na niego. I teraz mamy do wyboru. Albo wracać dalej, uprawiać pod groch. Albo jechać. Troszeczkę tego RSM-u rozlać. Za chwilę wszystko się okaże. Lecimy. RSM jedzie, do nas właśnie kierowca napisał SMS-a, a musimy zrobić małą podmiankę, bo Kuba to może tylko rowerem jeździć. Wiesz, jak byś się wygląda na rowerze? Dobry panie rowerzysto. Zmiana ruch? Jedziemy szybko, bo RSM kurwa jedzie. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Łukasz, może sprzedamy te opony, co? Jak ty myślisz? Nie, ja je biorę do rowera. Do rowera? Do rowera bierzesz? Tak. Powiem wam tak. Jakby ktoś chciał jeszcze podziadować trochę, to taką oponkę można zregenerować, bo tutaj jest jedno pęknięcie w środku, dlatego nam powietrze uchodziło. No i co ono? Kurczę. Łysę trochę, nie? Ale jakby ktoś chciał podziadować, to tanio oddam, nie? Bo co z tym zrobię? Może ktoś będzie chciał wykorzystać do innych jakichś celów, nie, niekoniecznie do ciągnika, nie? Albo to no. Do bliźniaku było dobre, nie? Także jakby ktoś chciał, to się dogadamy. Co my tu mamy? 420 na 70 R28. Sztuk dwie. W oczekiwaniu na RSM. Pisał, że za pół godziny będzie. No i lekki poślizg. Lekki to znaczy drugie pół godziny. Czyli godzina. Jeszcze nie wiadomo gdzie jest. A tu prosto z pola się jechało, szybko. Chyba, że pomylił miejscowości, nie? No, ale też może być, wcale bym się nie zdziwił. Oj, 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 oj. Echo! Chłop śpi, a jemu rośnie! Co ty, Łukasz, na to? Prawie jak w kościele, nie? No, na księdza możesz iść. No coś chrypę mam, to muszę podrasować sobie głos tym echem. Oddasz kurwa jak ten, jak wypompujesz. Puławy zajechały na rejony. Kurde, jaką miałam chrypę, co się dzieje? To chyba od tego roweru. A może, żeś się zasuwał? No. Może tam się nie zakopał. Nie! Lekko unieś, o! Pięknie idzie.
Ta beczka chyba kiedyś już u mnie była. Mówię, że ta beczka chyba już u mnie kiedyś była. Świeża dostawa, z Puław, jeszcze cieplutka. Pół zbiornika jest, albo więcej, już więcej. Ale wszystko nam nie wejdzie do tej piętnastki, kurczę. Przełożymy do drugiego. Dobra, RSM zatankowany, kierowca pojechał. Ja jadę jeszcze troszeczkę pouprawiać. Ale już tego nie będę nagrywał, bo słaba bateria w GoPro, musi się trochę podładować. I mamy oficjalne przekazanie bluzy dla Łukasza. On będzie miał oryginalną akurat, z napisem Louis z przodu. A jak? No to... Dwa dni ciężko pracował, zarobił na bluzę. Tak. W niedzielę do kościoła. Ale przymierzysz, musisz przymierzyć. No ja mam łapę upierdolę. No, później przymierzy. Kurwa, upierdolę. Dobra. Zasom, jeszcze nie zdążyłem. Tak? Widzimy się jutro, kurde. Będziemy coś tam dalej działać. Siemanko, kolejnego dnia. Ja już jeden opryskiwacz dzisiaj zrobiłem. Kurde, jakąś chrypę mam. Byłem dzisiaj, zrobiłem sobie parę hektarków. A ten zbiornik zalewam na jutro i będzie koniec pierwszej dawki. Tak jak mówiłem, zostało tylko żyto. Kurczę, boję się tego jutrzejszego dnia, bo dzisiaj był dosyć fajny przymrozek, fajny, niefajny. Zależy na co, nie? Fajny był do wjazdu opryskiwaczem, a ja nie do końca to wykorzystałem, bo pokazywali na jutrzejszy dzień też minus 7, a dzisiaj było nawet chyba minus 8. Także ładnie ziemię zabetonowało. Nie wiem, czy uda mi się jutro zrobić to bez żadnej wtopy. Ale to się okaże. Idziemy sobie włączyć, kurczę, monitor. Bo nie widzimy, ile mamy w opryskiwaczu. O, za chwilę się włączy. Będziemy widzieć dopiero cały ten tank control. No zobaczymy. Raz kozie śmierć jutro będzie. Oczywiście zacznę od tych kawałeczków, gdzie no już były tam sprawdzone i małe były te kolejniki, które zrobiłem rozsiewaczem, żeby się nie wpierdzielić porządnie, bo no zobaczcie, jakby nie było, tutaj jakieś rzeczy są, które wystają od spodu, jakieś węże, zawór, który główny zawór, którym można spuszczać z opryskiwacza, tutaj jakby nie było, wystają trochę te filtry z boku. No wiadomo, jak tutaj będziemy robić kolejne, to te filtry powinny być w kolejnie, ale to nie do końca. Nie do końca, jak będzie traktor ściągać, będzie rzucać go na boki, no może być różnie. Minus 5 pokazują jutro nad ranem. Mam nadzieję, że uda mi się to wykorzystać. I dużo nie będę gadał, bo coś jakaś chrypa mnie wzięła. Także tak zakończymy ten odcinek. Ciąg dalszy nastąpi. Jak jutro pojadę, będziemy to z rana nagrywać. I to wszystko będzie w następnym filmiku. Także na raziówka, trzymajcie się i do następnego.